I witam w kolejnym odcinku. Zagramy w Deeper Dungeon. Dobra, bez większej tam paplaniny jedziemy Takagorn. O, znowu zimowo. Uważaj, teraz niech ta okolica przepełniona jest glącą dobrocią bohaterów i wróżek. Nienawidzę wróżek. Zapoluj na nich. Niech udławią się własnymi trzewiami. Cokolwiek to jest. No super, widzicie to, ile mam komnat? Posterunek albo... Dobra, mam salę tortur. To jest dobrze. Jest dobrze. Są kryształy. Już jestem ustawiony. Pierwsze co? Lecimy do kryształów. Kryształy! Jazda! Jazda, jazda, jazda. Szybko, szybko, szybko. Ile się dokopać do kryształów? Reszta mnie nie obchodzi. Do kryształków leć migiem. Albo lepiej nie migiem, bo możesz się roztrzaskać. O, jecho, kilku na wysokim poziomie. No, coś czuję, że taka inna... Coś czuję, że taka inna... Będzie bardzo fajna. Zaraz się okaże, na ile moje przeczucie jest dobre. Dobra, wy mi tu wydobywać to. A bo to są tylko kryształy z jednej strony, to może być taka lipa lekka. No bo z jednej strony kryształy są cholery mało wydajne. Co jak co, ale przydałoby się pograć czasami też w drugą część. Pierwsza jest trochę monotonna, a teraz jedyne co grałem ostatnio to jedyną grę jaką mam zakupioną na Steamie, czyli Medieval 2 Total War. Fajna gierka nawet, przyjemna. Niektóre miejscami irytuje, ale fajna gierka. Polecam. Na Steamie bodajże kosztowała około 5 euro. No myślę, że to niezbyt wygórowana cena jak na taką grę. Sądzę, żeby to był jakiś tytuł tak aż tak bardzo znany. No ale tytuł znany mi się wydaje. Tyle miejsca na bibliotekę. Nie. Co bym mógł powiedzieć o Total Warze? Cóż. Zawsze lubię mówić o jakichś innych grach podczas gdy gram w Deeper Dungeon. Nie wiem dlaczego. Może dlatego, że mało się dzieje ogólnie. Total War. Tak, na pierwszy rzut oka można by było pomyśleć, że to gra, że ta gra jest bardzo podobna do gier z serii Civilization, czyli cywilizacja, ponieważ poruszamy się po mapie oraz mamy turową grę. O super, przebiłem się do nowego obszaru. O, ukrycie stwora, dam radę? Myślę, że to ogarnę. Przed domem rzuciowy. Zaczynamy. Nie, wybudowałem... jak to się nazywa? Biblioteki. A wracając do Total War'a. Cóż, na pierwszy rzut oka wydaje się, że to jest taka gra trochę... jakby podróbka właśnie z cywilizacji. Ale jak się pokra trochę dłużej, to się okazuje, że to jest tak jakby zupełnie inna gra. Chociażby głównie z tego powodu, że... Aha. Aha. Czyżby wczytanie gry pierwsze? Gra załadowana. Dobra, na razie olać sprawę, to tu sobie to będę. Ale tak właściwie okazuje się, że Total War to zupełnie inna gra. Mimo tego, że ma te swoje tury, że jest to turowa gra, to w pewnym momencie okazuje się, że... no, na tym podobieństwa do serii gier Civilization się kończą. Oprócz tego, że gra jest turowa na obrazie mapy, to możemy wejść także do walki. Jak to wygląda? Ano wygląda to tak, że wchodzimy do walki, po jednej stronie mamy naszych żołnierzy, po drugiej stronie żołnierzy wroga. No i sterujemy naszymi żołnierzami, tak, ażeby zwyciężyć. Nie wiem, może gdyby ta gra w miarę ogarniałaby się z Bandicamem, to bym nagrał jakiegoś gameplaya, niestety. Wydaje mi się, że gdy uruchomię jedno z drugim, poradzi to nie działać. Znaczy, nie będzie działał i tyle. Gra.
A wracając... fałszywy alarm. Niestety. Albo stety. Dawno już nie nagrywałem, więc przyda się trochę pograć. Pograć, nagrać. Dobra. Czarnoksiężnik zostaje do czasu, aż wynajdzie wszystkie czary. Następny demon żółciowy. A smoki nie chcą przyjść. A, bo ma za małych skarbiec. Skarbiec musi mieć 25 segmentów, żeby przyszły smoki. A tak wracając do tego Totaluera, co tam jeszcze ciekawego jest? Potrzebny większy skarb. Oprócz tego, że walka jest dość realistyczna, ponieważ podczas walki występuje sam nie wiem co. Sam nie wiem co, bo teraz nie ogarniam co chciałem sam powiedzieć. Poczekajcie chwilę, bo tylko spory ogarnę. Mógłbyś przestać? Ja tu próbuję coś powiedzieć, się skupić. Ale mi chyba nie pozwoli. Głupie psy sąsiadów. Dlaczego on na nie tak reaguje? Ogółem to nie przeszedłem. Totaluera. Nawet w części. Jakąś tam kampanię sobie puściłem i tyle. No i tak sobie pykam. Ogółem to... Cholera. Nie umiem się skupić, ciągle coś mnie rozprasza. Albo mnie coś swędzi, albo pies strzeka. Nie umiem się skupić na tym, co mówię. O czym ja właściwie gadałem przez cały czas? O Totaluerze. Medieval Total War ogółem opowiada nam historię starożytnej Europy i Bliskiego Wschodu. Ja cię przekrzyczę cię, nie bój się. Ja dam radę. O, przymus. Czary po prostu z kosmosu wzięte. No, przynajmniej będzie do broni. Jednak przekrzyczenie go nie ma najmniejszego sensu. Co to tam dalej było? Ciągle gadam o Totaluerze, ale... Aha, opowiada historię starożytnej Europy oraz Bliskiego Wschodu. A który okres dokładnie? Który okres dokładnie wam nie powiem, bo nie pamiętam. Ale jest to czas... 15, 16, 17 wiek, jakoś tak. W tym czasie pojawia się proch, pojawiają się armaty, pojawiają się muszkiety, pojawiają się nowe taktyki walki, głównie na odległość, ze względu na to, że pojawia się pierwsza broń palna. Opracowano nowe zaklęcie. No i jakoś to sobie tak działa, nie? Nie doszedłem jeszcze do tego momentu, bo niestety nie ogarniam zbyt bardzo gry, przez co zapuściłem się okropnie i byłem przez dobre kilka lat w grze. No, nie miałem kasy po prostu. Tak, żeby rozbudować się, ani zrobić cokolwiek innego. Nie mogłem się ani rozbudować, ani... płacić jakiś tam zaliczek innym państwom, bo ja nie wiem dlaczego nie mogę dać nic innego państwom innym oprócz pieniędzy. A co chciałem zrobić? Chciałem po prostu wykupić region, który został mi wcześniej zabrany podczas wojny. Dlaczego chciałem go wykupić zamiast go odebrać wojną? Ano dlatego, że w grze jest tak, że gdy my mamy jakiegoś sojusznika, on nie bierze razem z nami udziału w wojny, ale gdy przeciw zaatakujemy komputerowego gracza, który ma sojusznika, tak zwanego
No po prostu sojusznika mają ze sobą sojusz zawiązany. To też się w jakiś tam sposób robi. Nie wiem jak, bo mi zawsze komputer, znaczy przeciwnik komputerowy daje taką propozycję. Oczywiście ja ją akceptuję, bo czemu by nie. No i gdy my zaatakujemy przeciwnika, nasz sojusznik nie przyłącza się do ataku, za to sojusznik przeciwnika przyłącza się do walki z nami. Nie wiem, na jakiej zasadzie to działa. W każdym bądź razie przy takiej wojnie zostajemy sami, no chyba, że później jeszcze pójdziemy do sojusznika, a w tym celu musimy sobie najpierw wyszkolić dyplomatę. Dyplomatę doprowadzić do sojuszniczego no powiem miasta, bo gdy wejdziemy na region, to jeszcze nie będziemy mogli z naszym sojusznikiem rozmawiać, dopiero gdy wejdziemy do miasta, sala tortur. No i tu mogę sobie ją wybudować nawet. Co tam chciałem jeszcze powiedzieć? No i wtedy zostajemy sami, no i albo pójdziemy do sojusznika po pomoc, albo spróbujemy to jakoś sami ogarnąć. Do tego dochodzą jeszcze krucjaty oraz dżihady, tak zwane święte wojny muzułmańskie. Możemy brać udział i w jednym, i w drugim, w tym, że nie wiem jak to działa za bardzo, ale jest tak, że jako, no, jako państwo katolickie, na przykład Anglia, Francja, Polska, tak, jest tam Polska, dziwne, ale jest. Jeszcze raz. Anglia, Polska, Francja, Hiszpania, Portugalia, z którym mam ciągle wojnę i nie umiem jej przestać. Nie umiem przestać walczyć z nią. Kto tam jeszcze jest? Rosja chyba. I podzielone państewka włoskie. Ze 3-4 są. Mam wersję angielską. Nie wiem, czy jest polszczenie, czy istnieje polszczenie do tej gry. Chyba nie istnieje. To jest wielki problem. No kurczak się przyda. Bo będą wchodzić na mój teren i będę ich zmniejszać do kurczaka, które następne zjedzą. Demony żółciowe. Dobra, mogę ich wszystkich wywalić. Niech przyjdą czarami. A spośród państw Bliskiego Wschodu mamy Egipt, mamy Turcję, chociaż Turcja się też zalicza do... Przestań dzwonić. Chociaż Turcja też się zalicza do państw Europy, przynajmniej dzisiaj, ale wtedy zaliczała się jeszcze do państw Bliskiego Wschodu. Przynajmniej tak sądzę. To co tam jeszcze jest? I w pewnym momencie gry pojawiają się tak, że... Jak się znowu to zwali? Czekajcie. No w Polsce oni się nazywali Tatarzy. No jak oni się nazywali? Teraz mi to nie da spokoju. My nie Mongołowie. Nie przypomnę sobie. Jak oni się nazywali? Ja mam jakieś problemy ostatnio z nazwaniem rzeczy. No zresztą jak zwykle. Jak się nazywało? Czekajcie, ja sobie zaraz przypomnę. A jeśli sobie nie przypomnę, to teraz załączę Total War'a i zobaczę. Bo mi to nie da teraz spokoju. Dzwonić to on umie. Ale proszę, nic więcej nie robi. Dobra, mi to nie da spokoju. Ja muszę zobaczyć, jak oni się nazywali. Wieprzyć to, że się cały komputer przytnie. Jest Total War. A, najpierw muszę Steama załączyć, no to olewam. Olewam sprawę, jeśli muszę Steama załączać. Zanim Steam się włączy, zanim Total War się włączy. Teraz będę sobie przypomnieć. W każdym razie chodzi o... No pewnie wiecie, o co mi chodzi. No bo przyszedł następny, a nie to, no rzuciowy niech będzie. Chodzi mi o tą nację, która atakowała Europę w którymś tam wieku, nie wiem, ja historykiem nie jestem, ja nie pamiętam dat. Ale wiem, że byli to nerwiający i ciągle napadali na Polskę i ciągle zatrzymywali się na Polsce. Nie przechodzili dalej na zachód, przechodzili do połowy Polski, później się znowu wracali, później znowu atakowali. I tak w kółko, aż im się w końcu znudziło i wrócili z powrotem do Azji. Powiedziałbym, że Mongołowie, ale... Ale widziałem, oni są inaczej nazwani. Chciałem powiedzieć przed chwilą Mujahedini. Boże, święty, co ja myślę? Nie Mujahedini.
Dobra, nie przypomnę sobie. Dobra, myślę, że to dobry moment, żeby zrobić małe cięcie. Po co mi taka wielka ta sala tortur? I tak nikogo nie będę przekabacać. Chyba. Więc dobra, teraz mała przerwa. Po mojej przerwie na pewno będę wiedział, jak się nazywa... Jak się nazywali ci... nie uda. Nie przypomnę sobie teraz, ale po mojej przerwie na pewno będę wiedział, jak się nazywają. A do tego czasu musicie jakoś wytrzymać, albo sami mi podpowiedzcie. Do tego czasu na pewno już będę wiedział, jak się nazywa. Nie mam teraz spokoju, to nie daj mi wyłączyć nagrywania, to się nie robi. Dobra, w każdym bądź razie później w grze występują przeciwko nim, przeciwko tej nacji liczne krucjaty, a właściwie taka misja, żeby przeciwko nim wysłać krucjaty. Nie musimy tego robić, bo to są tak jakby misje, no dostajemy misję, ale nie musimy ją wykonywać. Za nią dostajemy kasę, jeśli tego nie zrobimy, to reputacja nam spada, nie wiem co daje reputacja z kolei. Widzicie, nie ogarniam w ogóle mechaniki tej gry całej, ja po prostu robię tak. Włączam turę, widzę, nic się nie zmieniło. No to dobra, koniec tury, patrzę co robi reszta. Okej, zrobili, wybuchła wojna, dobra, no to walczę. No i jest tam jakaś walka na przykład, walczę z Portugalczykami, teraz znowu ten sam przykład. No i możemy sobie wybrać, albo wejdziemy do walki, albo tą walkę sobie zrobimy automatycznie. Ja zazwyczaj wchodzę do walki, tym bardziej jeśli widzę, że przeciwników jest więcej. Wtedy ja to jeszcze jakoś ogarniam tam mniej więcej. Zrobiłem głupią rzecz, więc powiem to jeszcze raz. Wyłączyłem sobie mikrofon. Mam mózg? Nie mam mózgu. Zobacz, czy w ogóle teraz Bandicam łapie mój mikrofon. Łapie mój mikrofon. A przynajmniej powinien. Chyba nie łapię. Dobra, moje pytanie podstawowe. Czy Bandicam łapie? Nie łapie. Albo mu się nie chce łapać.